Witajcie, kochane dzieciaki. Cześć. Dzisiaj razem z ciocią Sylwią chcemy się pomodlić z wami w tym niezwykłym, naprawdę najniezwyklejszym dniu. Dlatego jeszcze raz, jeśli ktoś nie przeczytał na czacie tej prośby, którą napisaliśmy, bardzo was proszę, żebyście przygotowali do naszej modlitwy jakiś krzyż w domu. Rozejrzyjcie się po ścianach, może rodzice powiesili w miejscu, o którym wiecie, a może nigdy się nie rozglądaliście, to teraz jeszcze mamy 2 minuty. Każdy z was na dzisiejszą modlitwę proszę, żeby znalazł jakiś krzyż, a może ktoś z was ma swój ukochany krzyż. To zdecydowanie niech to będzie ten. To jest mój ukochany krzyż. Zobaczcie, jaki on jest zniszczony. Ja go takiego znalazłam. Tu jest utrącone, tutaj jest złamane. To jest taki Pan Jezus najkochańszy, do kochania. Znalazłam go w takim miejscu, gdzie krzyż nie powinien leżeć i pozwolono mi go zabrać. I on u mnie wisi w domu na głównym miejscu. Powiem ci, że kiedy się przychodzę, to też go bardzo lubię. No właśnie, bardzo się cieszę. Więc proszę was, żebyście znaleźli jakiś krzyż w swoim domu i weźcie go na tę modlitwę. Dzisiaj Wielki Piątek, więc adorujemy Pana Jezusa na krzyżu. Jeśli ktoś z was też ma krzyżyk na szyi, to może też być ten krzyżyk. Weźcie jakiś, wybierzcie, abyśmy mogli dzisiaj Pana Jezusa uczcić. Powiedzieć Mu naszą wspólną modlitwą, naszymi 5 świętymi minutami dziękuję za to, że nas kocha. Cieszę się bardzo, że już dużo z was jest obecnych. Widzę na czacie, pozdrawiacie z Nowego Sącza, z innych miejscowości. Możemy za chwileczkę rozpocząć modlitwę. O, patrzę na zegar, jest godzina 19. Kochane dzieciaki, więc chwytamy ten nasz krzyż. Ja może podam go cioci Sylwii, ona będzie trzymała, bo ja zaraz rozpocznę razem z wami śpiew. Zachęcam was, żebyśmy teraz już w nasze 5 minut najświętszych zamknęli oczy, żeby tak sobie przypomnieć, że Pan Jezus jest pośród nas. Cieszymy się sobą nawzajem, ja się bardzo cieszę wami. Wy się pewnie cieszycie też sobą nawzajem i tym, że jest ciocia Sylwia i że jestem ja, ale na chwilkę teraz zamykamy oczy, żeby się ucieszyć najbardziej Panem Jezusem. Zapraszam was, żebyście odłożyli już wszelkie pisanie na czacie, żebyście przez chwilkę odłożyli jedzenie, picie albo jakąś zabawkę, jeśli się bawiliście. I teraz jest chwilka, żeby zamknąć oczy i uświadomić sobie, Pan Jezus, Pan Jezus, dla Niego wszystko na chwilę odkładam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego. Zaśpiewajcie razem ze mną. O Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego. Panie Jezu, chcemy Ci dzisiaj powiedzieć dziękuję za drogę krzyżową, za Twoje bolesne upadki. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Chcemy Ci, Panie Jezu, dzisiaj też podziękować za Twoją miłość, która się objawiła w pełni na krzyżu, za to, że oddałeś za nas swoje życie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Chcemy Ci podziękować za to, że dałeś nam swoją mamę, będąc na krzyżu, że pomyślałeś o nas, żebyśmy nie zostali sami, jak takie sieroty, ale żebyśmy zawsze pamiętali, że mamy najkochańszą mamę, która kocha nas nad życie, Matkę Bożą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci też, Panie Jezu, za to, że Ty uczysz, jak z naszego każdego upadku się podnosić do miłości drugiego człowieka. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I kochane dzieciaki, teraz chcemy podziękować Panu Jezusowi za coś bardzo, bardzo ważnego. Panie Jezu, chcemy Ci podziękować za to, że dałeś każdemu z nas zbawienie, że oddałeś swoje życie, abyśmy my wszyscy mogli spotkać się na wieki z tymi, których kochamy w niebie, już po wielu latach, kiedy odejdziemy z tej ziemi, z rodzicami, z rodzeństwem, z dziadkami, z przyjaciółmi, my wszyscy z przepięknego Królestwa, żebyśmy już na wieki mogli być. Dziękujemy Ci za to, że
dajesz nam wszystkim zbawienie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty nas uczysz, jak kroczyć drogą Twojej miłości. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I chcemy Ci powiedzieć, że bardzo Ciebie, Panie Jezu, kochamy i naucz nas każdego dnia kochać Cię bardziej, prawdziwiej, nigdy nie udawać miłości, nigdy nie udawać tego, że jesteśmy dobrzy, tylko naprawdę tak z głębi serduszka pomóż nam być dobrymi ludźmi. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I prosimy Cię, Panie Jezu, przez Twoją miłość, która się na krzyżu objawiła, abyśmy też potrafili się przyznać do tego, że my upadamy, że czasem się z kimś pokłócimy, abyśmy potrafili powiedzieć przepraszam. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Chcemy zakończyć tę modlitwę śpiewem. Jezu cichy, pokornego serca, uczyń moje serce, moje, uczyń według Twojego serca, takie jak Twoje, kochające, dobre, pokorne. Zaśpiewajcie razem ze mną. O Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego. O Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochane dzieciaki, jeśli ktoś z Was dzisiaj jeszcze nie odprawił drogi krzyżowej, to jest szczególny dzień, piątek, Wielki Piątek, to w przepięknym Królestwie dzisiaj jest odcinek drogi krzyżowej niezwykłej, której modlimy się za cały świat razem z ojcem Remi i z ciocią Malwą, więc koniecznie jeszcze dzisiejszego wieczoru, jeszcze przed nami długi wieczór, jest jeszcze jasno, widno, odprawcie tę drogę krzyżową, włączcie ten odcinek. Chcę Was też ucieszyć tym, że jutro w przepięknym Królestwie mamy specjalny odcinek, taki, w którym chyba przyjdą wszyscy z przepięknego Królestwa. No nie wiem, czy to się uda, ale wszystkich zapraszamy, więc oglądajcie już od rana specjalny odcinek. I jeszcze jedno ogłoszenie. Jutro o 17 jest kolejna nasza liturgia Wielkiej Soboty. Ojciec Remi dzisiaj ogłaszał. Ubieramy się na biało i szykujemy świece lub lampion. I jeszcze mam takie pytanie do Was, dzieciaki, ale odpowiedź dajcie nie na czacie, tylko pod tą wieczorynką w komentarzu. Czy chcielibyście, uwaga, uwaga, czy chcielibyście, abyśmy naszą wieczorną modlitwę przedłużyli na okres wielkanocny, ponieważ umawialiśmy się, że będzie ona w Wielkim Poście, a więc oznaczałoby to, że jutro jest nasza ostatnia modlitwa wieczorna o 19. Napiszcie proszę w komentarzu do tej wieczorynki, czy chcielibyście, żebyśmy jeszcze przez cały okres wielkanocny modlili się razem o godzinie 19, żeby było to nasze 5 świętych minut. Chyba też napiszę. O, ciekawe, co ciocia Sylwia napisze. Mocno Was ściskamy, najmocniej na świecie. Pamiętajcie, dzisiaj jeszcze droga krzyżowa dla tych, którzy nie odprawili. To jest szczególny Wielki Piątek. Do zobaczenia jutro rano w odcinku w przepięknym Królestwie. Pa, pa, z Panem Bogiem. Pa, pa. Ściskamy Was.